Witam Państwa. Dziś w telewizji, konkretnie w TVN24, najbardziej rozbawił mnie jakiś poseł, tak na z wyglądu i z poziomu dyskusji z PiS-u, który zabrał głos w sprawie tajnego raportu pani Julii Pitery i stwierdził z całą pewnością, że on dlatego jest tajny, że tam w nim nic nie ma. Zresztą raport jest tajny, więc albo facet ma jakieś tajne dojścia do tajnych raportów, albo też no, zupełnie kilimkiem rzuca, jak się mówiło w Polsce przedrozbiorowej. Czyli krótko mówiąc, zmyśla sobie, co chce. I podejrzewam, że to drugie raczej. Żeby powiedzieć jasno, trzeba odróżnić dwie rzeczy. Odróżnić sytuację, w której ktoś na podstawie jakiegoś tam czegoś wnioskuje i mówi, mnie się wydaje na podstawie tego i tego, że w tym raporcie to chyba nic nie ma. A co innego, gdy facet wali od razu, w tym raporcie nic nie ma. Powtarzam, jest to rzecz, która rzuca światło oczywiście nie na raport, bo o raporcie dalej nic nie wiemy, cokolwiek ten poseł o nim powiedział, tylko po prostu na tego posła, który no, ma zwyczaj mówić bez ładu i składu. Drugi temat, jaki lata dzisiaj w telewizji, właśnie w tego 24 właśnie oglądałem, to jest rozpad lewicy. Otóż, proszę Państwa, nie ten. To nie ma żadnego znaczenia. Rozpad tej partii może spowodować zwiększenie się popularności tej partii sumarycznie rzecz biorąc. Bo mogą być ludzie, którzy są głosować na SLD, a nie lubią PD i odwrotnie. Zresztą po rozpadzie mogą mieć dosyć więcej, a może mniej. Szczerze mówiąc, co za różnica. Ważne jest, żeby idea lewicy była martwa. Nie ważne, ile dostają mandatów, żeby sama myśl, że wszystko można robić na lewo, że dobrze jest mieć dwie lewe ręce, prawda, to ta myśl powinna Polakom z głów wywietrzyć. Myśl, że lewica, która uważa, że człowiek, który kompletnie nie ma o niczym pojęcia, wywalany z pracy za lenistwo czy za pijaństwo i on ma decydować w głosowaniu, prawda, bo jego głos jest najcenniejszy, nie tego ohydnego bogacza, który, prawda, tam wyzyskuje ludzi, tylko głos tego biedaka, on tu jest tym głosem najistotniejszy i tyle. Przejdźmy teraz do spraw takich, no zabawne to na koniec, powiedzmy tylko o komisji pana posła Palikota. Ja bardzo wysoko cenię czcigodnego posła Palikota i chciałbym, żeby tej komisji się udało, wszelako ja wysłałem tam jeden projekt, do tej pory nie dostałem odpowiedzi, więc być może mają tyle tych projektów, że nie mają zostać nimi zatkani, bardzo możliwe. No ale ja się mówiłem z czcigodnym panem posłem, że ja mu podeślę jeszcze parę projektów, ale warunek, że na ten pierwszy to ja dostanę jakąś odpowiedź, no bo inaczej po co wysyłać. Ja myślę, że więcej czcigodny poseł Palikot dobrze chce, ale w jego własnej partii uważają, że przecież nie po to się przyszli do władzy, żeby coś reformować, tylko po to, żeby się w tej mętnej wodzie nałowić dużo ryb. W związku z tym panu Palikotowi wyrabiają taką samą opinię jak mnie, powiedzmy sobie, albo komuś takiemu, no bo wariat, który chce coś zmienić, prawda, skoro tak dobrze można kraść w tym ustroju, jak się już jest tam w Sejmie. I sprawa ostatnia, zbliża się czerwiec, moment, w którym zostanie ogłoszone, że Polska nie dostanie tego euro 2012. Ciekaw jestem, jakie będą wtedy reakcje, jak pójdą sondaże różnych partii w górę, w dół, bo to też będzie miało jakiś wpływ na ten. No może jeszcze nam się potem uda, ale proszę Państwa, podejrzewam, bo jak ja słyszę, że pan Platini mówi, że no on dołoży starań, że Polska jednak dostała te euro, to jak znam tę manierę mówienia, no to raczej więcej niż 30% na to, że będzie euro na sytuację pozytywną. Ja bym nie postawił. Może będzie. Zobaczymy. Na razie kłaniam się Państwu. Dziękuję. Do zobaczenia.